Hej, dzieciaki! Mam na imię Nasturcja i jestem bardzo szczęśliwą wiewiórką. Moje imię wymyśliła babcia. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie wołają na mnie Basia, jak na większość wiewiórek. Moja babcia była bardzo wyjątkowa. Wyobraźcie sobie, że miała przyjaciela człowieka. Tak, tak, właśnie. Przeważnie tylko księżniczki z bajek potrafią oswoić pieśnią leśne zwierzęta. Musicie wiedzieć, że wiewiórki nie należą do ufnych zwierzątek, ale moja babcia była bardzo odważna, a jej znajomy był kimś niezwykłym. Nasturcje były jego ulubionymi kwiatkami stąd pomysł na moje imię. Żeby zostać najlepszym kolegą wiewiórki, trzeba być osobą szczególną, kochać przyrodę i być bardzo, ale to bardzo dobrym dla zwierząt. Taki właśnie był Stefan. Kiedy byłam małą wiewiórką, babcia opowiadała mi wiele historii z życia Stefana. Każda z nich miała morał. O! A babcia była świetną bajarką. Siadała wygodnie w dziupli pełnej orzeszków i opowiadała mi o wartościach. Pewnie nieraz usłyszeliście od swojej babci, że czasy kiedyś były inne, i rzeczy wyglądały inaczej. Dzisiaj piszecie długopisami, a kiedyś, może nie dacie wiary, ale pisano piórem. Trzeba było je najpierw zamaczać w specjalnym płynie, atramencie. Ciecz znajdowała się w szklanym pojemniku zwanym kałamarzem. Dzieciaki w szkołach od czasu do czasu wkładały do środka bibułę. W ten sposób zapychały zbiorniczek, a przez to unikały klasówek. Sam Stefan też tak robił. Wspominał tamte czasy z rozbawieniem. Ale nie myślcie sobie, że nie lubił się uczyć. Kiedy Stefan był mały, naszego kraju nie było na mapie świata. Tak, tak, tak właśnie było. Kraj znajdował się pod zaborami innych państw, a zabór oznacza, że jedno państwo napadło na drugie i zabrało mu część ziem. Wyobraźcie sobie, że nagle nie można używać języka polskiego. Tata małego Stewka przekazywał mu wiedzę historyczną o kraju nocą, pokryjomu, kiedy nikt nie widział. Opowiadał mu legendę o Piaście i Polanach, pierwszych mieszkańcach Polski i o Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski. Dawno temu rządził zły książę Popiel. Zbliżały się urodziny jego syna. Tego dnia miały odbyć się postrzyżyny. Tradycja obcinania chłopcom włosów na znak wejścia w dojrzałość i nadawania imienia. Do Polski przybyło dwóch wędrowców w płóciennych szatach. Wyglądali na ubogich i zmęczonych. Niestety zostali wyproszeni z urodzinowej uczty. Nieopodal włości Popiela mieszkał Piast łodziej, wraz ze swoją żoną Rzepichą. Byli bardzo dobrymi ludźmi. Pracowali uczciwie, uprawiali ziemię, hodowali pszczoły. Piast był świetnym rzemieślnikiem. Wyrabiał drewniane wozy. Strudzeni wędrowcy dotarli do domu piasta. Poprosili o gościnę i zostali przyjęci. Tak się złożyło, że tego dnia urodziny obchodził również syn piasta. Podczas uroczystej kolacji również odbywały się postrzyżyny. Piast uciął pierwszy kosmyk włosów z głowy syna. A następnie poprosił gości, aby zrobili to samo i nadali imię. Wędrowcy nazwali chłopca ziemowitem i zapewnili, że imię przyniesie mu sławę i szczęście. Po ceremonii goście odeszli i wyobraźcie sobie, że na stołach wciąż było jeszcze dużo jedzenia, chociaż wszyscy dobrze się najedli. Obcy przybysze z pewnością nie byli zwykłymi ludźmi. W przyszłości spełniły się słowa wędrowców. Ziemowit wyrósł na mądrego człowieka, a lud wybrał go swoim księciem. Tak wyglądał początek pierwszej dynastii królów polskich dynastii piastów. Kiedy był dorosły i został kardynałem, bardzo ważną postacią w kościele, mówił, że człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Musicie wiedzieć, że w czasach, kiedy żył Stefek, nie każdy miał wystarczająco dużo jedzenia. Chłopiec bardzo szanował chleb nigdy go nie wyrzucał dzięki naukom swoich rodziców wiedział jak ciężką pracę trzeba wykonać żeby bochenek znalazł się na stole dzisiaj idziemy po prostu do piekarni za czasów stewka kiedy rolnictwo nie było zautomatyzowane liczyła się praca ludzkich rąk Łany zboża musiały zostać zebrane w odpowiednim czasie. Potem trzeba było je wymucić, oddzielić ziarno od kłosów. Później należało je zabrać do młynarza, który je wymielił w młynie na mąkę. Ciężka praca czekała też domowników. Trzeba było wyrobić ciasto, a do upieczenia chleba przygotować drewno, którym można było napalić w piecu. Stefek wyrósł na bardzo mądrego człowieka. I wiecie co? Polska znów pojawiła się na mapach świata. Moja babcia zawsze opowiadała, że Stefana odwiedzało mnóstwo osób. Przyjmował z uśmiechem każdego. Szczególnie pamięta, jak mówił o przebaczeniu. Sama często powtarzała mi jego słowa. Ten zwycięża. Choćby był powalony i zdeptany, kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. Ten ostatni przegrał. Kto nienawidzi, przegrał. Kto mobilizuje nienawiść, przegrał. W tych słowach jest wielka moc, bo kiedy pojawia się nienawiść, świat milknie. I na świecie, kiedy Stefan był już dorosły, pojawił się ktoś bardzo zły, kto nie miał w sobie miłości i dobra. Niczym zły czarodziej obracał świat w ciemność, palił wszystko dookoła i siał zniszczenie. Kiedy mrok zalewał ziemię, Stefan niósł pomoc, ratował rannych i potrzebujących. Kiedy stolica Polski, Warszawa, zrównana została z ziemią, Stefan szedł przez las. Kawałki nadpalonych kartek fruwały niczym śnieg. Do jego rąk wpadła jedna, która stała się apelem dla niego i świata. I dawała wiarę, że znów zaświeci słońce. Na kawałku papieru widniał napis. Będziesz miłował. I tak się stało. Niebawem świat odetchnął, a mrok wojny minął. A przesłanie zostało w nim. Przekazywał je każdemu. Babcia mi je też przekazała. Nieraz jeszcze przyjdzie Stefanowi mierzyć się z trudnościami. Wyobraźcie sobie, że został uwięziony. Jak zapewne wiecie, tak dzieje się z przestępcami, a Stefan nim nie był. Znalazł się tam tylko za swoje przekonania i poglądy. To tak, jakby karać ludzi za to, że myślą inaczej, mają odwagę o tym mówić, a innym się to nie podoba. Przecież każdy może mieć swoje zdanie. Aż trzy lata był więziony. Ale wiecie co? Pozostał wierny swoim ideałom. Bardzo trudno pozostać sobą, będąc poddawany różnym próbom. Nie myślcie sobie, że przez ten cały czas Stefan użalał się nad sobą. Podczas niewoli miał bardzo dużo świetnych pomysłów. Przez ten czas czytał książki. Zainspirował się dziełem Henryka Sienkiewicza Potop. I stworzył unikalny projekt, który zmienił bieg historii. Na pewno usłyszycie o nim, jak będziecie starsi. Niedługo też poznacie książki Sienkiewicza. Był wspaniałym twórcą, laureatem nagrody Nobla, światowego wyróżnienia za rzeczy wybitne. Z pewnością rozczytacie się w jego powieściach. Zaczniecie od książki w Pustyni i w puszczy. W której poznacie przygody Stasia i Nel i wyruszycie z bohaterami do Afryki. Babcia lubiła przygody. Z przyjemnością oglądała zastępy harcerzy spacerujących po lasach. Wspominała również ich prawa, które Stefan komentował: rycerstwo, pożyteczność i umiłowanie przyrody. Sam był jednym z pierwszych harcerzy w Polsce. Może i wy wstąpicie kiedyś do harcerstwa? Czeka na was wielka przygoda, która wspaniale kształtuje charakter. Kto wie, może i wy będziecie później kształtować charaktery innych? Jak już wiecie, Stefan kochał zwierzęta. Bez problemu odróżniał śpiew kosa od śpiewu szpaka. Znał się też na roślinach i potrafił je właściwie nazywać. Krokusy wczesną wiosną cieszyły jego oczy. Zresztą, wyobraźcie sobie kolorowe kwiatki, które jedne z pierwszych sygnalizują odejście zimy. Miał też swoją ulubioną magnolię, do której czule przemawiał: Myślicie, że drzewa i krzewy nie czują? Ależ się bardzo mylicie. Magnolia pięknie kwitła i uwielbiała pogawędki. Słowa mogą ocieplić atmosferę, ale tylko te dobre, miłe i szczere. Troska o innych jest naszą wielką mocą. Nie trzeba być superbohaterem, żeby jej używać. Kiedy Stefan odszedł, Magnolia zaczęła usychać z tęsknoty. Taka to była niezwykła więź. Wyobraźcie sobie że w książce o kwiatach znaleźć można piękną odmianę rośliny clematis. Wiecie, jak nazywa się jej kwiat? Kardynał Wyszyński.